Dobrze? Tak. Dobrze. Witamy ze Zbiczna. Kolejna rozmowa na trzy kosze. Naszymi gośćmi będą zawodnicy Polish Basketball King, a na tą chwilę trenerzy. Przełączamy się na trenerów. Witamy trenerów serdecznie. Dzień dobry. Niemalże w komplecie. Kolejna klinika jubileuszowa, 10. Polish Basketball King. Widzę tutaj towarzystwo z każdego krańca Polski. Mam chłopaków w pierwszym kadrze. Panowie, kilka słów dla publiczności, dla naszych widzów o Polish Basketball King. Czym ten projekt jest? Czego się spodziewaliście, a co was tutaj spotkało? I skąd jesteście też, żeby była tutaj dobra Andrzej sytuacja? Z Zielonej Góry. Ja jestem rodzicem. Polish Basketball King jest dla zawodników, dla trenerów i dla rodziców. Zajęcia są sportowe z koszykówki. Uczymy się poszczególnych umiejętności, które za nami są na banerach wyeksponowane. Dodatkowo mamy wykłady z psychopedagogiki prowadzone przez profesora Kucińskiego. Zajęcia sportowe z koszykówki prowadzi nieoceniony Tomek, trener Tomasz Wilczewski. Dlaczego tu jestem? Jestem już po raz trzeci. Jestem fanem koszykówki od najmłodszych lat. Kiedyś byłem sędzią, potem zostałem kibicem, cały czas nim jestem. Mój syn uprawia koszykówkę, ma dopiero 13 lat. Postanowiłem w jakikolwiek sposób pomóc mu. Przyjechałem tutaj, aby poznać wszystkie aspekty koszykówki od podstaw, czyli umiejętności i bycie z zawodnikiem, bycie z synem, poprawienie relacji w domu, w rodzinie. To wszystko tutaj jest podczas tygodniowych kampów dostępne. Dziękuję i zapraszam. Michał, ty jesteś z nami pierwszy raz, długo cię namawiałem. Tak naprawdę znamy się trochę czasu, konsultujemy, telefonicznie rozmawiamy o pewnych rzeczach. No i udało się. Zaufałeś nam i jesteś. Minęło 6 dni, prawie 7. Co byś chciał powiedzieć? Przede wszystkim jestem wdzięczny, że tobie, tak, że dałeś mi możliwość uczestniczenia, bo uważam, że wspaniała inicjatywa, fajny kamp. Świetna jest atmosfera między nami a trenerami, to co już wczoraj mówiłem w kuluarach. Świetna jest atmosfera między dziećmi. No fajnie to wygląda z tego względu, że każdy każdemu pomaga, tak? Dzieci pomagają dzieciom, my pomagamy dzieciom, dzieci też pomagają nam. Pomagają nam w tym, jak my mamy ich trenować. To może takie trochę dziwnie zabrzmi, ale tak jest. Prawda, Andrzej? Takie masz odczucie? Tak, dokładnie tak. Jest to zupełnie inny sposób spojrzenia, punkt spojrzenia na szkolenie dzieci i młodzieży. I w moim odczuciu przez te 5 dni pobytu tutaj bardzo, bardzo trafny punkt widzenia. Dziękuję, Michał. Jeszcze będę pytał na pewno o twoje doświadczenia jako zawodnika. Jak kiedyś byliśmy szkoleni, jakie są nowości, jakie trendy, co proponujemy tutaj, żebyś sobie to tak zestawił i jeszcze wrócimy do rozmowy. Tymczasem Tamara ze Szczecina. Tamara, opowiedz kilka słów o sobie, tu zawodnicy też chcą wiedzieć, bo ciekawymi rzeczami się zajmujesz, a tak naprawdę wszyscy myślimy, że jesteś trenerką. No właśnie, tak do dzisiaj. Jestem psychologiem sportu. Też jestem ogromnie wdzięczna, dziękuję, że mogłam tego doświadczyć. Ja wiem, tu się dzieje magia. Mogłam obserwować, ale również ta obserwacja z punktu widzenia psychologa to jest tylko jedna płaszczyzna, tak? Mogłam być z wami w środku, w grze, w waszych emocjach, odczuciach, przeżyciach. To było coś niezapomniane i takie doświadczenie, które nalało mi jakby zupełnie innego wymiaru postrzegania dzieci, zawodników. My dorośli bardzo często
Staramy się dzieciom podać wszystko na tacy, jakby zapewnić im, tak, z zewnątrz, znaczy ta zewnątrz sterowność. A jednak zapominamy o tym, że one mają naturalną wewnątrz sterowność. Przede wszystkim ta empatia, która w zawodnikach jest, to ona jest tą mocą sprawczą do tego, że uczycie się sami od siebie, a my to postrzegamy. I to jest bardzo ważne, to jest to clue, tak? Tamara, pytanie, bo koszykówka, no na pewno kilka meczów w życiu widziałaś, a to robimy chyba inne rzeczy, bo w tej koszykówce, którą oglądasz, się kozłuje, prawda? No właśnie. A u nas tego kozła było raptem, no, kilka odbić. Jakbyś... Się dowiedziałam, że kozłowanie to podejście stricte fajne. Znaczy, tak, każdy lubi kozłować, ale to z punktu widzenia osoby kozłującej to egoizm w stosunku do drugiego. Poza tym, jeżeli chcemy być szybcy, to musimy nauczyć się posiąść umiejętność podawania, tak, tej piłki do siebie. I tego tutaj doświadczyłam. To jest to nowum. Ostatnio taka ciekawostka, oglądałam przypadkiem jakiś mecz i zauważyłam, że nie ma kozłowania. I nawet zadałam takie pytanie, tak, mężowi, jak to, bez kozła, bez kozłowania? No tak, i to jest właśnie ten nowy wymiar koszykówki. Przyszłość, zgadza się. Tak. Przyszłość. Idziemy w drugą stronę. Paweł Curyl, nazwisko bardzo koszykarskie. Rodzina koszykarska, mama, tata, wujek, wszyscy w sporcie. No i Paweł, nowa generacja trenerów, tak by trzeba było to nazwać. Często w konflikcie ze środowiskiem, nie boję się tego powiedzieć, bo mający swoje zdanie i autonomię, co jest potrzebne w funkcji trenera, albo funkcja to złe słowo, ale w postawie trenera. Paweł, ty już z nami jesteś raz, który? Drugi. Co się zmieniło? Znaczy zmieniło. Zmieniło się tyle, że są nowe umiejętności, tak? Natomiast jeżeli chodzi o podejście do ćwiczeń, nowy warsztat, różne rozwiązania pewnych sytuacji, które i można zastosować do pierwszego levelu, także do drugiego, nowe wiadomości od profesora na temat właśnie podejścia do dziecka, do zawodnika, do żony, jak to wszystko realizować. Także to nie tyle się zmieniło, co po prostu idziemy dalej. Poznajmy więcej. I przez to możemy próbować promować to wśród innych, żebyśmy szli w jednym kierunku. Jak twoje metody pracy się zmieniły po pierwszej klinice i co planujesz po kolejnej? No, po pierwszej klinice poszedłem za ciosem, zastosowałem to w treningu i może nie widać było to w wynikach mojego zespołu, ale każda z 10 zawodniczek, które trenowałem, zrobiły postęp. Od momentu zapoznania się, czyli od października do czerwcowego turnieju, no każda zrobiła duży postęp. Także mogę powiedzieć, że to działało, nawet pomimo, że to 14-latki, czyli można powiedzieć, że już coś potrafiły, ale dało się jakby to troszeczkę naprawić, ulepszyć i ulepszyć to wszystko, żeby to miało większy sens. Tak, tu wszystkie nasze kliniki tegoroczne, letnie, no, obsługiwały, tak powiem, grupy starsze, byli nawet zawodnicy 18-19-letni i to prawda, że wszyscy spotkaliśmy się z tym, że to właśnie ci zawodnicy, robiąc fundamenty koszykówki, no, osiągnęli ogromny postęp, także na potwierdzenie słów Pawła. Idziemy w drugą stronę, po raz kolejny, Justyna. Witam. Zawodniczka, jeszcze czynna i jak najdłużej, żeby grała i jak najmocniej prezentowała nowe spojrzenie na grę. Justyna, skąd my się poznaliśmy i dokąd zmierzamy, powiedz? Skąd się poznaliśmy? Dwa lata temu rozpoczęłam kurs trenerski w Łodzi, wtedy u profesora i u ciebie. I od tamtej pory próbuję wdrażać moim zawodniczkom, które mam tam od 7-letniej do 11-letniej zawodniczek, próbuję wdrażać te systemy, które próbuje się nam przekazać. I żałuję, że rok temu nie byłam na klinice, bo jednak ten rok, który pracowałam z dziewczynkami, wiem, że trochę mogłam jej więcej przygotować. Ale wiem, że nasza współpraca, moja współpraca z wami, czy moje koleżanki powinna się dalej rozwijać, żeby te nasze zawodniczki z Płocka dalej się rozwijały w dobrym kierunku.
A tak od siebie, ja patrząc, tak jak powiedziałaś, jestem jeszcze czynnym zawodnikiem, ja teraz patrząc na boisko, ja wiem, ile mi brakuje, ile żałuję, że nie było mi tyle dane, będąc w waszym wieku. I mam nadzieję, że wy to wykorzystacie, to wszystko, co my nam próbujemy przekazać, tą obserwację, to wszystkie zaangażowanie, każdy element jest bardzo istotny. Ja nie miałam dane, żeby mi ktoś powiedział, że przy rzucie mam zostawić rękę na 3 sekundy. Więc teraz patrząc, możecie patrzeć na mnie, jak rzucam, to mi ręka ucieka. Więc jeżeli każdy z was się skupi na tym, żeby ten każdy element zachować w sobie, to będziecie na super poziomie. Podobne odczucie mają również inne zawodniczki, które brały udział w tych wszystkich 10 edycjach, że faktycznie Często brakowało umiejętności podstawowych, ale w tych najważniejszych elementach. Tak jak powiedziałaś, miękki nadgarstek ciągnięty w dół przy rzucie, czy inne umiejętności. I faktycznie dziewczyny, zawodniczki, które ukończyły kamp, kolejne sezony miały na wyższym poziomie rozgrywkowym. Życzymy Ci, Justyna, tego z całego serca. Mam nadzieję, że Twoje statystyki, Twoje odczucie z każdego meczu no zdecydowanie się poprawi, a prawie jesteśmy tego pewni. Także będziemy śledzić. Mogę jeszcze jedno dodać. W poprzednim sezonie najbardziej się cieszyłam z mojego podania lewą ręką do koleżanki obiegającej. Czyli umiejętność podstawowa z kliniki, co tak, by nie było. Tak, właśnie. No i dobra, teraz doszły podania specjalne, coraz więcej będzie się działo. Wracamy na prawą stronę. Radosław Kusy, ostatnio współautor, tak powiem, wicemistrzostwa Polski w kategorii U14. Radek, opowiedz troszkę o tym sukcesie, o młodzieży, o planach na przyszłość, no i o klinice. Może zacznę od kliniki, bo z racji tego, że teraz jestem tutaj, będzie najłatwiej mi o tym opowiedzieć. Jest to niesamowita rzecz. Wreszcie mamy system w Polsce, który naprawdę jest w stanie nauczyć chłopców techniki, która jest najważniejsza, tak? Dzięki bardzo się cieszę, oczywiście zawodników i zawodniczki, tak. Bardzo się cieszę, że chłopcy z mojego zespołu są tutaj ze mną i również pomogą mi wdrożyć system, który już wdrażamy od kursów, które ukończyliśmy właśnie z Pawłem i Andrzejem w Koszalinie u profesora Hucińskiego i u Ciebie, Tomku. System jak najbardziej jest trudny, ale jest bardzo wymagający, ale jest świetny i przynosi korzyści. Co pokazują moi chłopcy, którzy grają ze starszymi i no, naprawdę ta nasza koszykówka w moim odczuciu wygląda najładniej z racji tego, że po prostu gramy bardzo zespołowo i każdy chłopiec się rozwija, tak? Nie tylko ten, który ma piłkę, ale chłopcy po prostu się szukają, obserwują i tego kozła jest coraz mniej. Czego najbardziej brakuje we współczesnej koszykówce, ta, która funkcjonuje w stosunku do tego, co my chcemy wprowadzić? Moim zdaniem gra bez piłki. Mam bardzo dużo znajomych, którzy grają też zawodowo i w sytuacji, gdzie jeden zawodnik penetruje z piłką, czyli jest cały czas ten kozioł, reszta po prostu stoi. I potem wszyscy są zszokowani, dlaczego idzie jakaś strata, tak? Ponieważ obrona po prostu stoi. Czy udało Ci się coś z tej koncepcji, chociaż w najmniejszym stopniu, leciutko przemycić do tej zwycięskiej drużyny, do tych finalistów? Zdecydowanie obiegnięcie. Obiegnięcie. Czyli znowu ruch bez piłki. Tak. Na tym skupiłem się najbardziej. Jeżeli chodzi o sukces, Wicemistrzostwo Polski, ciężka praca. Bardzo dużo trenowaliśmy. Przez to, że również bardzo dużo czasu poświęciliśmy na grę bez piłki. Mieliśmy 9-10 chłopców, którzy naprawdę każdy z nich coś wnosił do zespołu. To nie było tak, że grał jeden chłopiec, reszta się przeglądała, tylko mieliśmy tych 10 grających chłopców. Nawet mogę powiedzieć 12, bo jechaliśmy w 15 i się wymienialiśmy. Także naprawdę gramy bardzo zespołowo. I to Radek, życzymy dalszych sukcesów, postępu szkoleniowego, nie tylko sportowego w układzie wyników. Mamy nadzieję, że z tego zespołu jak najwięcej chłopców dojdzie na najwyższy poziom sportowy, ale przede wszystkim będą świetnymi ludźmi. I gratulacje dla pierwszego trenera również. Także kawał dobrej roboty, trzymamy kciuki, żeby było tak dalej. Wracamy na lewą stronę. Lucjan ze Świdnicy. Można powiedzieć, nowa postać w koszykówce młodzieżowej. Lucjan, tak nie wiemy, czy jesteś już popularny, czy już kadra Polski o ciebie się ubiega, młodzieżowa, może seniorska, czy staże robisz, ale na pewno też się poznaliśmy. Jesteśmy wdzięczni, że chciałeś przyjechać.
No, na pewno nie jestem w żaden sposób sławny. Tak jak mówiłeś, tak naprawdę dopiero zaczynam przygodę z koszykówką jako trener. Miałem przyjemność poznać system na, tak naprawdę w Torii, w intensywny weekend pod koniec roku w Toruniu. No i tak jak powiedziałem, że na pewno przyjadę zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, dlatego się tutaj zjawiłem zbicznie. I co mogę powiedzieć, to też rozmawiałem z Tamarą na ten temat. Najważniejsze, co mogę wynieść z tego obozu, to tak naprawdę praktyka. I wydaje mi się, że w ten tydzień ja mogłem zrobić praktyki, które bym mógł zająć pół roku, a nawet może rok w klubie, obserwując pracę innych trenerów. Ja się tutaj w tydzień tak dużo mogłem nauczyć, nie tylko nawet samej pracy trenera, umiejętności, które mam przekazać, ale przede wszystkim pracy z dziećmi. Jak do nich podchodzić, jak się z nimi komunikować i ta cała otoczka, która tego dotyczy. Także to dla mnie to był, no na pewno nie był to wypoczynek ten tydzień, bo nie wiem, jak tutaj niektórzy są nauczycielami, ja musiałem mieć specjalnie w tydzień urlopu w pracy, przyjechać i no na pewno tutaj nie wypocząłem. To był tydzień intensywnej pracy, ale zrobiliśmy tutaj na pewno my jako trenerzy, ale przede wszystkim zawodnicy i dzieci kawał dobrej roboty. A właśnie, powiedz, jak odczuwasz zawodników? Dzisiaj była druga diagnoza umiejętności technicznych. Po pierwszej, z czym twoi zawodnicy przyjechali, a z czym no już wyjeżdżają na dobrą sprawę? No ja na pewno moim zawodnikom starałem się w tym czasie przekazać część tych podstaw i z tego, co widziałem, oni na pewno poznali więcej umiejętności, których ja nie zdążyłem ich przekazać, pracując normalnie w tygodniu, bo kurs był tak intensywny, że oni poznali jeszcze tego więcej. No i na pewno poprawili, to można ich samych zapytać, swoje elementy, które już znali, ale na pewno nad nimi popracowali i są dokładniejsi. Lucjan, życzymy no, przede wszystkim sukcesów budowania struktur, zespołów i tak dalej, żeby jak najwięcej dzieciaków uczestniczyło w swoich zajęciach, bo to jest potrzebne, można powiedzieć, w każdym środowisku, czy małym, lokalnym, czy na skalę Polski. Dbaj o popularność koszykówki, buduj dobre szkolenie i trzymamy kciuki, jesteśmy zawsze dla Ciebie otwarci i oferujemy swoją pomoc. Dzięki. Wracamy na prawą stronę. Zbyszek. O Zbyszku, no to można dużo mówić, nie tylko zawodniczo, trenersko jeszcze nie, bo od niedawna, ale również kariera, można powiedzieć, koszykówki streetball, tak bym to też nazwał, no bo rok w rok uczestniczysz w wielu turniejach, także jesteś znany na pewno w gronie zawodniczym. No i skąd pomysł na bycie trenerem i jakie niespodzianki spotkały Cię tu? Skąd pomysł? Lubię pracować z dziećmi, może dlatego. I tak się wszystko zaczęło, że chciałem kontynuować jakąś swoją przygodę, może nie karierę, przygodę z koszykówką. A jedynym dostępnym krokiem, jaki to był, to być trenerem, tak? I pracować z dziećmi. Więc taki krok się zdecydowałem. Umożliwi mi to klub Toruński, Twarde Pierniki. Dostałem propozycję zajęcia się młodszymi chłopcami. Bardzo się z tego ucieszyłem i tak próbowałem, że tak powiem, rzeźbić po swojemu tych chłopaków przez 2 lata. I postanowiłem zrobić kolejną wyższą kategorię trenerską, na której spotkałem Ciebie, Tomek. Po pierwszych 2 zajęciach przeskoczyło coś w głowie i stwierdziłem, że tak, to jest fajny kierunek, tak? Niestety to był czerwiec, więc już treningów było jak na lekarstwo, więc nie zdążyłem tylko, powiedzmy, wprowadzać tego na treningach. Ale namówiłem paru chłopaków z drużyny, żeby przyjechali tutaj. Dzięki czemu też będę miał łatwiej na treningach, gdyż mam taką nadzieję, że mi pomogą. Będziemy mogli budować te wszystkie elementy po kolei na treningach z pozostałymi chłopcami z naszego zespołu. I mam nadzieję, że to będzie wychodziło, będą dzięki temu efekty, będziemy mogli wygrywać więcej meczy, chłopcy będą bardziej zadowoleni, bardziej zmotywowani do pracy, co się na pewno przełoży na zadowolenie całej grupy, tak? A co do mojego grania, to trochę tak przytyk w głowę, tak? Bo człowiek, który gra przez całe życie jakimś tam swoje, ma przyzwyczajenia i tak dalej, nagle dostaje piłkę, się pali lampka, że o,
ktoś powiedział, że można zrobić inaczej lepiej, tak? I nagle, dobra, oddajesz tą piłę, zastanawiasz się, robisz kolejny krok, dostajesz kolejną piłkę i robisz to tak, jak powinno wyglądać. Czy gdybyś był szkolony w takim systemie, oczywiście no, stawiamy tezę tutaj, byłbyś lepszym zawodnikiem, o dwie ligi wyżej, o ligę wyżej? A tego jestem pewny w 100%. Nigdy nie miałem takiej przyjemności pracować z kimś podobnie jak Justyna. Pewno wielu z nas, którzy trafili na trenerów, którzy byli w stanie nam pomóc w taki sposób, jak tu to przedstawiamy, co naprawdę jest kolosalnym ułatwieniem, tak? Wszystko idzie krok po kroku, nabieramy tej pewności, płynności i tak dalej. No niestety w większości spędzaliśmy czas sami na boiskach, podglądując gdzieś tam urywki NBA Action, czy tam meczów po nocach NBA. Zobaczyłeś jakąś akcję zawodnika i próbowałeś to naśladować, tak? No niestety nie zawsze to wychodziło tak, jak powinno. A tutaj dzieciaki mają każdy element od najdrobniejszego szczegółu pokazany, tak jak mają go wykonywać i nic łatwiejszego. I to jest, trzeba przyznać, że tu zrobiliśmy tylko pierwszy i drugi poziom, a klinika przewiduje 5 poziomów umiejętności, współpracę zagraniczną w tej chwili, bo to już mamy potwierdzone zainteresowanie układem European Basketball Clinic, będą przyjeżdżali trenerzy i zawodnicy z całej Europy, może i z całego świata wkrótce. Także to jest naprawdę fajna szansa dla naszych zawodników, naszych dzieciaków, żeby uczestniczyć w tym projekcie. No i Marku, mamy tu Ciebie na celowniku również. Marek, który raz jesteś na klinice? Drugi raz. Drugi raz jestem. W zeszłym roku byłem sam, bez swoich zawodniczek i zawodników. W tym roku udało mi się umówić sporą część z nich. I myślę, że tak jak ja jestem zadowolony, że one też wrócą zadowolone do klubu i przekażą pozostałym dziewczynom to, czego się tu nauczyły. To, co im będzie pomocne w grze. No ale przecież tak dużo tu się trenuje i tak dalej, to nie jest za ciężko? Powiedz, jak wygląda dzień treningowy? Są 4 treningi dziennie. Ale treningi to się biega, to jest motoryka i tak dalej, to straszne obciążenie. Obciążenie? Ale żadna z dziewczyn nie uległa ani kontuzji, ani się nie przeforsowała. Wszystko w normie. I uśmiechnięte, myślę, że wrócą do domu i w przyszłym roku. Czyli Marek gwarantuje, że wszystko jest tutaj dobrze zaplanowane, policzone i z odpowiednią intensywnością i objętością. Tak. Takiej gwarancji oczekiwaliśmy. Tak. Rękę dali sobie. I co w przyszłym roku? Przyjeżdżamy. I jeszcze coś więcej. Jeszcze jesteśmy umówieni na coś więcej. Że budujemy wspólnie? Halę w Brześciu. I klinika trafi do Brześcia. I to jest chyba największa deklaracja i podsumowanie wizyty Marka tutaj. Nie ostatniej na pewno. No nie, no skąd? No i dobra, i teraz druga kolejka, można powiedzieć, dla chętnych. Tamara. Jako psycholog sportu mogę zagwarantować w 100%, bo to odczułam, że to nie tylko kwestia budowania zawodnika, nowego wymiaru. To budowanie osobowości przez każdego z tych dzieci. Tak jak zmienialiście się od pierwszego dnia po ostatni, to dla wielu z dorosłych jest to proces wieloletni w klubach. Tutaj ja doświadczyłam takiej przemiany, że nie dosyć, że jesteście jakby świadomi tego, co robicie na boisku, jeszcze bierzecie za to odpowiedzialność. Ta zmiana, która nastąpiła w was, ten progres tak, po pierwszym badaniu, a ostatnim, pokazał to. Na pewno wyniki będą tak, oszacowane i podane Tomku, tak? Jaka to była skala tak, tego postępu. Także osobowość, czyli Polish Basket Clinic, to nie tylko kwestia kosza, ale budowania nowego wymiaru osobowości, jakby tak, uwalniania was. Zawodnika i trenera. Tak, zawodnika i trenera. Michał, czy mogę na koniec się prosić o powrót do porównań? Mimo wszystko to, co jesteś przedstawicielem tutaj Podlasia. Tutaj jeszcze jest deklaracja z mojej strony, chęci współpracy.
tuż po czwartej klinice Polish Basketball Clinic z Kubą, którego pozdrawiamy. Zaczniemy pracę w Augustowie na obozie Młodych Żubrów. Oczywiście na tyle, ile się da, przemycimy koncepcję Polish Basketball Clinic również dla Was. No na pewno się to przyda na Podlasiu, bo źle to wygląda w tej chwili. Kiedyś byliśmy, powiedzmy sobie, potęgą koszykówki, nie boję się tego słowa użyć, szczególnie młodzieżowej koszykówki. Dzisiaj wygląda to strasznie i na pewno taki program by się przydał. Kuba jest dobrym człowiekiem do tego, żeby to zrobić przez niego. Ja na pewno będę z nim współpracował. Natomiast jeszcze jedną rzecz taką chciałbym powiedzieć, że z tego naszego tutaj wywiadu nie wszyscy ludzie jakby zrozumieją, co tu faktycznie się stało. Tak? Więc jak nie przyjedzie, nie zobaczy, nie weźmie udziału w tym wszystkim, nie poczuje tego, prawda, Andrzej? Tak. To pomyśli, że dla niego jest abstrakcja, tak? A jest to naprawdę super narzędzie, tak, do pracy. W jednej z rozmów... Kiedyś było strasznie, tak? A jak dzisiaj to porównuję, to co ja miałem na swoich treningach, a tak jak te dzieci są kształcone dzisiaj. To dobre słowo używa profesor, nazywając trenerów treserami tamtych lat i myślę, że dzisiaj jest to samo, tak? Może w jakimś tam innym wymiarze, ale jest to samo. Myśmy robili taką katorżniczą robotę. Miliony razy powtarzaliśmy jakiś element. Ale pod naciskiem. Ale pod naciskiem. Tak. Część z nas nie wytrzymywała tego, tak? Koszykówkę trzeba czuć, trzeba ją kochać. No, zostawali ci jakby, którzy chcieli grać w ten basket, a niektórych to zrażało, tak? I odchodzili z klubów, odchodzili w ogóle od koszykówki. Ten system jakby wyklucza to. Przytoczę, Michał, twoją wypowiedź z popołudniowej kliniki, że często w środowisku lokalnym jesteśmy sobie czasami oponentem, nie powiem wrogiem, a tutaj osoby, które poznałeś pierwszy raz w życiu, masz odczucie, jakbyś z nimi znał się 30 lat i chciał współpracować. Dokładnie tak jest. Tym samym dziękujemy za kolejną rozmowę na trzy kosze wszystkim trenerom, wszystkim uczestnikom. My jesteśmy tu dla tych dzieciaków, dla tego pokolenia, dla nich, żeby nie tylko dążyć w osiągnięciu najwyższych celów sportowych, ale przede wszystkim, żeby kształtować fantastyczne postawy młodych ludzi, kompetencje społeczne, które będą potrafili wykorzystać poza parkietem, kiedy już się skończy ta ścieżka zawodowa czy nie zawodowa, ale przede wszystkim będą fantastycznymi ludźmi, partnerami, często nauczycielami wokół sportu, wszystko wokół sportu, lekarze, prawnicy, menadżerowie, dziennikarze, fizjoterapeuci i tak dalej. Na takim fundamencie chcemy budować kolejne pokolenie Polaków. Pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy za kolejną rozmowę.